Dzisiaj spotykamy się z panią Adą Prębasz, która otworzyła niedawno szkołę tańca w Drezdenku. I chciałam właśnie zapytać, dlaczego akurat w Drezdenku? Drezdenku wybrałam dlatego, że w niego sobie wcześniej mieszkałam. Wcześniej też tutaj pracowałam i już nie wyobrażałam sobie pracy na etacie, więc chciałam otworzyć swój biznes i akurat niedługo przed tym zaczęłam trenować pole dance i stwierdziłam, że to będzie strzał w dziesiątkę. No poza tym tutaj mieszkam, więc nie wyobrażałam sobie, żeby gdzieś indziej pojechać. Jakich rodzajów tańca można się tutaj nauczyć u pani? W naszej szkole prowadzimy zajęcia dla kobiet i dla chłopców, dla dzieci ogólnie. Ja prowadzę pole dance, czyli taniec na, znaczy w sumie gimnastykę bardziej i akrobatykę na drążku pionowym niż taniec oraz egzotik, czyli taniec przy rurce. Są też zajęcia jogi, stretching i zajęcia wzmacniające i prowadzimy jeszcze breakdance, głównie dla chłopców. A w jakim sezonie jest najwięcej chętnych? Czy na przykład pora roku ma jakiś wpływ? Czy panie chcą dobrze wyglądać latem, więc zaczynają już wczesną wiosną lub zimą? Właśnie tutaj jest różnie. Na przykład w tym sezonie było tak, że się przeprowadzaliśmy z innej lokalizacji tutaj. Była chwila przestoju, więc ogłosiłam grupy, dlatego że mamy teraz więcej rur i większą salę. I było bardzo dużo chętnych, więc wydaje mi się, że wrzesień, jak dzieci wracają do szkoły, to jest też dla niektórych miesiąc, w którym są nowe motywacje, większe możliwości, więc dużo osób zaczyna we wrześniu. Potem jest chwila przestoju, święta i od stycznia wiadomo nowy rok, nowa ja. Nowe postanowienia. Nowe postanowienia, dokładnie, więc styczeń to też jest taki miesiąc, gdzie ludzie wracają. A jakiej grupy wiekowej jest tutaj najwięcej? Najwięcej osób mam chyba od 20 roku życia, nawet do 50 roku życia, także myślę, że przeskok jest duży. Dzieci mamy najmniej, bo tak naprawdę czuję się lepiej prowadząc zajęcia z osobami dorosłymi, więc mam tylko jedną grupę młodzieży w sumie. Za to mój chłopak, który prowadzi breakdance, on ma same dzieciaczki w wieku od chyba 6 lat do 12, o ile się nie mylę. Także różnica wieku jest ogromna. Czyli ma pani wsparcie w partnerze i oboje prowadzicie szkołę, tak? Tak, podzieliliśmy się. Ja na początku, jak zaczynałam, prowadziłam sama zajęcia. No ale z biegiem czasu stwierdziliśmy, że on też bardzo to lubi i postanowiliśmy, że zrobimy jeszcze coś innego, co kiedyś było faktycznie w Drezdenku, bo chłopacy już prowadzili breakdance. No ale stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i jest fajnie naprawdę. Dużo chłopców chodzi, dzieci sobie polecają nawzajem i cieszę się, że nie siedzą tylko i wyłącznie w ekranach komputera czy telefonu. Przychodzą tutaj z chęcią i bardzo się fajnie rozwijają. A jak zachęciłaby pani pozostałych mieszkańców Drezdenka i okolic, żeby przyszli do pani? Trudne pytanie. Może ta strona właśnie taka fizyczna, czyli właśnie modelowanie sylwetki. Każdy chce, wiadomo, dobrze wyglądać podczas wakacji, a na pewno trzeba pracować już od jakiegoś czasu na to, żeby latem dobrze wyglądać. Chyba nie wystarczy przyjść miesiąc przed wakacjami. Myślę, że jeśli chodzi o zajęcia pole dance, jest to sport, który ma bardzo dużo możliwości i każda osoba się w nim odnajdzie, dlatego że można być giętkim, elastycznym, można mieć siłę, nie trzeba mieć wszystkiego jednocześnie i jakby przechodzimy z poziomu na poziom i nigdy się te pozycje nie kończą. Są różne wariacje, także to jest sport, gdzie ciągle się wzajemnie motywujemy, ciągle czegoś jest nam mało. No pomijając już walory estetyczne, że gdzie faktycznie sylwetka się kształtuje, samo to, że w późniejszym czasie, jak już mamy, osiągnęliśmy jakiś poziom, jesteśmy bardziej pewne siebie. Przychodzimy tutaj z radością, bo wszystkie dziewczyny, które do mnie chodzą, są naprawdę super. Widzę, jak z treningu na trening progresują, jak się cieszą, jak się wzajemnie wspierają, jak się lubią, utrzymują kontakty poza zajęciami, więc
też jest fajnie, bo można przyjść, poznać kogoś nowego. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład na zajęciach jogi polecamy każdemu oczywiście, bo wszystkie kobiety, nie tylko kobiety, teraz są obciążone dużym stresem, więc te zajęcia dwa razy w tygodniu prowadzimy i cieszą się dużą popularnością, bo kobiety mogą przyjść, wyciszyć się, no jeszcze żaden pan nie był, także mówię kobiety. Fajne zajęcia na wyciszenie, na zrelaksowanie, na oczyszczenie głowy od codziennych spraw. Jeszcze wrócę do pole dance'u, bo jest to taki dosyć jeszcze u nas w Polsce kontrowersyjny może rodzaj ćwiczeń. I właśnie chciałam zapytać, czy uważa Pani, że słusznie bądź niesłusznie jest on kojarzony właśnie z erotyką, czy odchodzi się już od tych skojarzeń? Wydaje mi się, że dwa lata temu, jak tutaj otworzyłam, to właśnie... Właśnie jakie podejście do tego mają mieszkańcy Drezdenka? Duże zamieszanie na pewno to wzbudziło i ekscytację u niektórych, bo często moim rodzicom zadaje się takie pytania, co sądzą o tym, że ja poprowadzę zajęcia na rurze, a to jest sport, to nie jest żaden taniec erotyczny. Trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby cokolwiek w tym robić. No wiadomo, siła przychodzi z czasem, to nie jest tak, że na pierwszych zajęciach od razu będziemy latały. Ja oczywiście też nie latam, także ciągle się uczę. No wydaje mi się, że teraz już po tych dwóch latach nie będzie to dla nikogo z mieszkańców Drezdenka dziwne, że ten pole dance tutaj jest. Ale od niedawna prowadzimy egzotik, czyli taniec przy rurze, dosłownie, na wysokich butach. I myślę, że to może trochę kontrowersji jeszcze wzbudzać. Tym bardziej, że kobiety się trochę krępują, wstydzą. No tak, bo wysokie obcasy kojarzą się też właśnie z erotyką. Ja te buty dotykałam i one są bardzo lekkie i wygodne. Mimo, że one mają wysoki obcas, są wygodne, lekkie. Także są one dostosowane do tego tańca, a też noga chyba się fajnie układa. Tak, noga się fajnie w takim obcasie. Po takich godzinnych zajęciach myślę, że to jest około 300 kilokalorii spalonych. A to na pewno ma jakieś duże znaczenie dla kobiet. Tak, dla kobiet bardzo duże znaczenie. Poza tym po każdych zajęciach czuć łydki, czuć uda, można czuć może pośladki dla takich osób, które wcześniej nie trenowały. I to są zajęcia, które polecam osobom mających bardzo małą pewność siebie. No ogólnie polecam wszystkim kobietom, wiadomo, ale zauważyłam, że w odróżnieniu od pole dance to jest rodzaj treningów, które bardzo tą pewność siebie budują, gdzie kobiety mogą się poczuć seksownie, dobrze same ze sobą. No i przychodzą tu głównie dla siebie, to nie jest taniec, który gdzieś tam pokazujemy komuś obcemu i chcemy się przypodobać, tylko przychodzą tu dla siebie, żeby się fajnie poczuć. Czyli korzyści i fizyczne, ze strony fizycznej i psychicznej, dokładnie. Bo też buduje to tak jakby taką, dowartościowuje i też powoduje, że te kobiety czują się pewniej. Tak, no fizyczność wiadomo swoją drogą, jakby jest po jakimś czasie dopiero owocuje, że jesteśmy, nie wiem, bardziej smukłe. Ale zdrowie psychiczne przede wszystkim mi się wydaje, bo już po pierwszych zajęciach niektóre dziewczyny mówią, że cieszą się, że tutaj przyszły, bo miały zły dzień, a po tej godzinie czują się super, endorfiny działają. Dokładnie. Mogą porozmawiać, mogą się poczuć swobodnie, także super. Czyli co, zachęcamy mieszkańców, tak jest, przybywajcie. Zachęcam wszystkich mieszkańców Drezdenka i nie tylko, okolicznych również, do przyjścia na nasze zajęcia do Ari Studio, ulica Warszawska 5. Przypominam, że prowadzimy zajęcia pole dance, exotic, breakdance, jogę, zajęcia wzmacniające dla kobiet i rozciąganie.